jakiś kłopot. Zegnij sobie nogi. I teraz zakładam, że żebra nie chcą robić ruchu do boku. Tak, nie chcą pracować. Mięśnie mają tylko jedną cechę. Tylko jedną rzecz, co mięśnie potrafią robić, to co robią mięśnie? Spinają się pięknie, ale de facto, jak gołym okiem popatrzysz, to co robi mięśnie, tylko może ciągnąć, tak? Mięsień ciągnie. Nie ma takiego mięśnia, przynajmniej w człowieku, który by rozpychał coś. Mięśnie tylko ściągają, tak? Więc teraz, jeżeli żebra nie chcą się rozchodzić do boków, to prawdopodobnie jest jakiś mięsień, który jest stejak, jest sobie, was sobie, nie? No i teraz, patrzcie, nogi zdjęte. Dobrze jest też położyć pod głowę, chociaż i tutaj pod klatę, chociaż nie ma wielkiej krzywdy, jak tak będzie człowiek ułożony. Sprawdzam sobie, jak funkcjonuje ta tkanka wokół żeber. I teraz zobaczcie, zazwyczaj weź wdech głęboki. Patrzcie, tutaj ładnie idą do góry żebra. I zrób wydech. Jeszcze raz wydech, wdech. Żebra mega idą do góry, a nie rozsuwają się. Dlatego puść już, no? Dlatego co wiem? Tu jest swoboda. Więc jak przyłożę rękę do samych żeber, to zobaczcie, to bez żadnego kłopotu jestem w stanie włożyć palce pod żebra. Nie ma oporu tutaj. Ciało tak działa, że ciało sobie szuka najluźniejszego kierunku i tam sobie będzie człowiek oddychał, nie? Puść ośrodko. O właśnie. To trochę będzie tkliwe i teraz ogólnie. Was przede wszystkim interesuje tutaj, jak będziecie chcieli rozluźniać, sama przepona. Gdzie jest przepona? Przepona leży zaraz pod żebrami, czyli wchodzę palcami pod żebra i wślizguję się pod żebra. Jak poszedł 2 cm głębiej, puść ośrodko i teraz się wślizgiła, to dotknę tutaj wątroby. W tej okolicy jest pęcherzy gruczowy i tutaj mogę działać. To mówię, terapia jest teraz na inny patent. Tak samo tutaj. Wejdę w ten sposób żołądek, jakbym poszedł jeszcze głębiej, to tam dotknę śledziony. Nie ma. Jako osoba, która się tak nie zna, tak jak ty, to nie uszkodzi przepona? Nie, przepona czy nie uszkodzisz. To jest ważne, żebyście wiedzieli. Dobrze jest, no idealnie by było, żeby człowiek miał USG brzucha, zanim go zaczniecie tak dotykać. Ale jeżeli nie zrobił badania USG brzucha, to przecież przyszedł do trenera na trening personalny, a nie kurczę do praktyka jakiegoś tam bisteralnego czy coś. Po pierwsze, zobaczcie, jak człowiek wygląda. Czy nie ma jakiejś dziwnej bladej twarzy, tak? Czy jakoś coś wam nie gra w tym człowieku, jakiś napuchnięty na twarzy. Objawy choroby ostrej, każdy widzi, że człowiek jest chory. Żółty kolor twarzy, jakieś oczy mega żółte, podkrążone oczy, wtedy go nie róbcie. Wydęty brzuch, jeżeli jest. Mało tego, dotykacie brzuch i on jest cholernie bolesny na dzień dobry przy takim dotyku, czy się zbrania, bo na przykład przyłożycie palce, potrzymacie 30 sekund i ból narasta, a nie maleje. Wtedy nie dotykacie tego brzucha. To są podstawowe przeciwwskazania, żeby człowiek wam nie umarł. Tak? Jeżeli człowiek jest z grubsza zdrowy, nie tracił przytomności w ostatnim czasie, dobrze się czuje, wszystko jest w porządku, to nie zrobicie krzywdy jakiejś wielkiej, tak? No, ale przeważnie ja taki jajk, no nie? Co? Dlatego zaczynam... pierwsza sprawa, wyśledzę od razu twoje pytanie, to nie jest... Wiem, nie wiem, ale jest taka osoba, która przyjdzie do mnie, to facet powiedzmy do mnie, to on będzie, wiesz... To musimy wytłumaczyć, tylko zaraz to zrobicie sobie na sobie sami, zobaczycie jakie tu są siły. Umawiamy się tak, że 10 to jest tortura i nie przekraczam piątki. Ile jest teraz? 3. Dobra, i więcej nie chcę. Ja zobaczę, tutaj bez problemu palce wchodzą. A tu jest lipa. I teraz co robię? Nic nie robię w zasadzie. Przyłożyłem palce i czekam. I czekam, jak aż z piątki tam czy z... Nie mówiłeś trójka, tak? No to trójka to ci podkręcę do piątki. Jeszcze. A, więcej nie. A ty oddychaj się tak. No, oddychaj. Ty czujesz po prostu, patrzysz jeszcze. Wdech. O, otwieram. Wydech, zamykam. Otwieram, możesz więcej tego wysiadać. To jest wszystko na pełnym chillu, to nie jest ból żaden, nie? Wdech. Wydech. Im bliżej środka będę, prawdopodobnie tym więcej napięcia. Oprócz tej techniki, fajny sposób to jest tak zwany ślimak. Układam sobie palce pod wyrostkiem mieczkowatym. Tam gdzieś mniej więcej w tej okolicy, tylko że pewnie tyle głębiej, jest centrum ślęgiste, czyli ten punkt przyczepu przepony. Do niego nie dojdę, ale poprzez powięź mogę gdzieś tam spróbować się podkopać do niego. Czyli patrzcie, łączam, wkręcam sobie tą powięź, czyli robię, rozciągam ją całą i idę pod takim kątem, 45 stopni w dół. I wdech, i znowu czekam, i wydech, puszczasz. Bolesne? Nieraz pojawią się u człowieka lekkie wrażenia nudności, jeżeli to by było ostre nudności, albo jakby wam zaczął